Jak tam wczorajsza kolacja? Kolacja? Tak. I kelnerzy. Spisali się? Co? Nie, wygrałem, ale sam się nakładam. Wolę sam się nakładać. Mam poukładane na talerzy. No a jak się odnajdujesz w roli tatusia? Bardzo dobrze. Tęsknię trochę już. To co, pozdrowimy. Pozdrawiamy, no. Pozdrowienia i buziaki. Tata wraca za 5 dni. 6. No. Wyściskam wtedy, jak przyjadę dziewczyny. Podobno mama ogląda wszystkie vlogi. Tak, mama ogląda, wszyscy oglądają, pozdrawiam mamę. Cześć. Siema. Bratę. Proszę. Jak tam kolacja wczoraj? Dobrze. Sam jak dziwny, czy korzystałeś z pomocy kolegów? Zapytaj Żyrę. Żyra mi przyniosła, zapytaj co chciałem. I co dostałeś? Dostałem wszystko. Czyli zadowolony jesteś? Tak, VIP, VIP. VIP, dobrze? Pochwalę. Pochwalę. Zapytaj Żyrę. Żyka. Edi mówił, żeby Cię zapytać o wczorajszą kolację. Co? No, postawiłem kolację dla kolegi. Ale chwalił Cię, mówi, że VIP, jeśli chodzi o obsługę. No mógłbym profilować jakieś restauracje, nie ukrywam. Panie kierowniku, jak się Pan czuje? Dobrze? Zerowo, tylko jest za ciepło troszeczkę. Boziu, bo ostatnio małżonka narzekała, że Cię nie ma, nie? We vlogach. Narzekała. Narzeka. Ostatnio. Nigdy. Ja wiem, ale wiesz co myślisz. Moja żona jest kochana i na nic nigdy nie narzeka. Przeskrobałeś coś. Nie. Co, chcesz pokazać, że jestem? Tak, dokładnie, no bo ostatnio było, że Cię nie ma. No to jestem, nagraj jak biegamy. Będzie wtedy zadowolona. Z gospodem. No nie ważne, z gospodem. W ogóle, jak zobaczysz, jak ciężko pracuję, nie będzie mi mówiła, że przyjechałem sobie teksty typu cieszycie się, że jedziecie na ten obóz, co? Pośniecie sobie, ja bym to zobaczył. Będziecie sobie leżeć, będzie jedzenie. To proszę Cię, nagraj farflek. Dobrze. I po prostu ten wycinek prywatny wyślemy. Pozdrawiam. Standardowe gadanie. Nie? Standardowe gadanie kobiet? Gostek? Jedzenie macie, pogracie, śpicie, tak. Nic nie trzeba robić. W ogóle nie trenujemy. Wieczorami nie wiadomo co, no. Cały dzień wolny. 22 osób zamykane już. Ustania, nie? Dzisiaj jest dzień z bramkarzami. Po pół godziny później mamy bramkarski. Ale damy kibicom, pokażemy jak bramkarzy nie wcielają. Patrz tam się dzieje, szereg dostawia, nie? Jakieś taśmy, kurde, ty. Kurde, trochę za ciepło, wiesz? Nie ma rodzimy. Nie ma rodzimy. Ta jest. Żaba, co się stało? Kostka, kontuzja. Czemu nie trenujesz? Kontuzja, kostki. Bez nie zabawy. Coś poważnego? Nie wiem, zobaczymy dzisiaj USG 16. Oby nie, bo to nadzieję. Najszybciej chcę wrócić. No to co? Pozostaje życzyć Ci dużo drów. Dziękuję bardzo. Ale zero ciebie dla niego, nie? Chodź, teraz. Cyk, hop! Hop, już masz, tak! Dawaj, trudno, hop! Masz! Hop! Tak. Hop, szybciej, niżej zejdź! Tak, hop! Aj, musisz to, kurwa, klasować. Gaz, gaz! Brawo! Brawo! Hop! Gaz! A użyj mi dłuższej rączki. Dawaj, hop! Złap to! Naskakuj do tyłu! Wychodzisz tu, jak sobie gadaliśmy? Maćku, jeszcze... Jest tu? Jest praca rąk! Do końca już dopiero ręka idzie. Ty wychodzisz stąd i już! Superman stąd, nie, już lecisz. Dobra, no, jedziemy teraz tak. Widziałeś mi bramkarza, który tak się składa do... Jak trening, panie trenerze? Dzisiaj? Dzisiaj, tak. Pierwszy z dwóch. Myślę, że dobrze. Trening w formie regeneracji, które zawodnicy popracowali dosyć ciężko, także
trochę zabawy, trochę śmiechu, trochę przerzuconej taktyki. Także myślę, że plan został zrealizowany, panie Tomku. Sorry, yeah. Męczona? No. Tak, no, męczona. Today is good. Jak tam pierwsze treningi, Marcin? Dobrze, ciężko jest, ale teraz będzie ciężko, to widzę, będzie łatwiej, nie? Dokładnie. Miloza Kozak, be! Kozi! Kozi! Dawaj, Kozi! Ridigar! Hey, your name is be! Cztery języki mam. Cztery? A jak? Polski. Język ciała? Tak. Francuski? Tak. I hiszpański, okej. Co, odjazd? Czekamy, na młodych jedziemy. Jak tam panie kierowca na obozie? Jak na wczasach. Jak na wczasach? Pogoda sprzyja. Znowu nie masz co robić? Dzisiaj pracuję. Jeszcze po południu o 16 będę pracował. O, i wystarczy. Jakaś książka, film? Coś oglądasz? Takie książki, co czytałem, to książeczka wojskowa. No a z filmów co polecisz? Nie oglądam filmu. To co robisz w wolnym czasie? Wstaję rano, robię przedziałek i mam fajra. Daleko to my nie mamy, to się nie narobisz, Wojtek. Ciężko jest lekko żyć. Jak trening bramkarski? No się solidnie się popracowaliśmy, ale myślę, że fajnie miękko było w tym miejscu, gdzie mieliśmy trening, więc dobrze.